kochani, witam was bardzo serdecznie i zapraszam was na najszybsze kruche ciasto ever z drenowanymi wiśniami. Zanim przejdę do przepisu, chciałam wam tylko powiedzieć, że dzisiaj kamerzystą jest mój mąż, także jeżeli zachęcimy go kciukami w górę, to może częściej się da namówić na kręcenie, nie? Tak jak wam powiedziałam, ciasto jest mega szybkie, robi się je błyskawicznie i do ciasta potrzebujemy 4 żółtka, ja akurat dzisiaj dodaję 5, dlatego że mam bardzo małe jajka, szklankę cukru, zwykłego, opcjonalnie można zrobić połowę szklanki cukru waniliowego, połowę zwykłego, 2 szklanki mąki, drylowane, mrożone wiśnie, ja je dodatkowo opruszam jeszcze w mące, bo one wydzielają dużo soku, kostka masła, naczynie do ugniatania oraz brytwankę wysmarowaną wcześniej masłem. Ja używam takich jednorazowych, żeby tego nie myć. Ok, więc zaczynamy. Żółtka, szklanka cukru, masło, 2 szklanki mąki. Ugniatamy teraz ciasto. Pięknie. Tutaj mam pomocnika małego za mną. Układam ciasto na brytwankę. Widzicie, nie połączyłam wszystkich składników idealnie, ale to nie ma problemu, bo one się wszystkie połączą w piekarniku. Zostawiam troszeczkę na kruszonkę. Ponieważ my bardzo lubimy taką grubszą kruszonkę i dodaję wiśnie. I ja te wiśnie, tak jak wam powiedziałam, okruszam wcześniej w mące, bo one wydzielają dużo soku. I ta mąka, która została, dodaję do kruszonki. Dodatkowo jeszcze. I posypuję. Stopni, 40-45 minut, w zależności od waszego piekarnika i ciasto będzie zaraz gotowe. Jam! Właśnie wyjęliśmy ciasto z piekarnika, wygląda przepysznie, kruszonki jest troszeczkę za mało, ale to też dlatego, że ja zazwyczaj jak wyjmuję te wiśnie z zamrażarki, to od razu je wsadzam i od razu to ciasto ląduje w piekarniku, a one tutaj troszeczkę czekały. Natomiast no tak czy siak wygląda pysznie i na pewno będziemy je kosztować. Mamy jutro gości i mam nadzieję, że dotrwa do gości. Okej, kochani, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Życzę wam smacznego. Zapraszam was do zrobienia tego ciasta, bo jak widzicie jest naprawdę super szybkie. I do miłego zobaczenia. Do następnego filmu. Pa, pa.